Wracamy do sprawy komisarza Marka Czarnego z Komendy Stołecznej. Policjant zdecydował się zeznawać przeciwko układowi przestępczemu, w którym sam uczestniczył. Od kilku miesięcy przebywa jednak w areszcie, a data jego procesu jest wciąż przekładana. Dziś kolejny świadek... Czarny patrzonko! No więc tutaj bym sobie chciała zrobić tatuaż, jaskółkę. Taki symbol wolności. Wydzierasz mnie, jak wyjdziesz? Pomyślimy. A masz już wyznaczoną datę procesu? Po co? Nikomu się nie opłaca, żebym zaczął mówić. Dla wszystkich lepiej, żebym tutaj siedział. Ale podobno ten areszt ma być przecież likwidowany. Przenoszą wszystkich do innego budynku, poza tym nic się nie zmieni. Będę siedział po stronie śmierci. Przecież to jest nielegalne. Ile można trzymać człowieka w areszcie bez wyroku? To napisz do prezydenta. Żebyś wiedział, że napiszę z Olgą. Teraz jej wszyscy muszą słuchać. Użyć u niej? Głodzi mnie, bije, każe mi spać w budzie z psem. Czyli nic się nie zmieni. Na pewno cię niedługo odwiedzi. Już nawet miała chyba wyznaczać datę widzenia. Ja wiem, że jest zajęta. Słyszałem o sprawie bestii. O Jezus. O bestii proszę cię, nie mów mi nic, bo ma obsesję. Obsesję. Jakby mogła, to by chyba naszego psa nazwała bestią. Abel, idziemy. Gotowy dzwonić człowiekiem, jeszcze 5 minut. Sorry, czas minął. Dobra, ostatni buziaczek. Koniec tych czułości, idziemy. Wstawaj. Kto to jest? Kolega z celi. Gwałtno nieletni. 2 miesiące im zajęło, żeby przesłuchać świadków i ustalić, że nie mogło go tam nawet być. Wyjdzie w tym tygodniu, ale postarzał się o lata. Tak to działa. Ty też wyjdziesz niedługo na pewno. A tymczasem mam dla ciebie to od Stasia. Namówię jej, żeby cię odwiedzili. Dzięki. Koniec widzenia. Stajemy. No, siema mordę, co tam? Myjesz paproszki, klocu, ale po całości, k***a. Ręce. Płać. Abel, jak tam widzonko? Zadowolony z siebie? Abel, coś ty tam gdzieś kombinował. Tak poleciałeś w ślinę z Julią, że mało się nie zarumieniłem. Abel! Co jest? Abel! Abel, Strażnik! Strażnik! Co jest? Abel, rany boskie. Abel! Abel nie żyje! Co ty pieprzysz? No nie żyje, sam zobacz. To ty mu to zrobiłeś? Nie, ja ledwo wszedłem. Co jest? Kto to zrobił? Zapytajcie Gottfrieda, on go widział ostatni. Spoko! No powyżynają nas te nogi! Nie ruszaj się, czarny! To nie ja, zapytajcie Gottfrieda! Gdzieś ucieka właśnie!